buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Dzień dobry, być może dobry wieczór. Hola, cześć. Proszę Państwa, przywitałem się na wszystkie możliwe sposoby, bo tak naprawdę nie wiem, o jakiej porze dnia bądź nocy oglądacie ten materiał. Nadajemy z Galerii Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku. Dziś mamy dla Państwa bardzo ciekawą, naszym zdaniem, propozycję. Z uwagi na pandemię możliwość podróżowania jest bardzo ograniczona. Stąd postanowiliśmy przybliżyć Państwu inne zakątki świata. Dziś jest to Hiszpania. Udało nam się zorganizować wystawę dzięki współpracy z ambasadą Królestwa Hiszpanii pod tytułem Ciudades Españoles Patrimonio de la Humanidad, czyli hiszpańskie miasta na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Być może część z Państwa była kiedyś w Hiszpanii. Najczęściej odwiedzanymi miejscami są Pałac Królewski w Madrycie i Bazylika Sagrada Familia w Barcelonie. Są to najsłynniejsze obiekty architektoniczne w tym kraju. Natomiast nie jedyne ciekawe. Jest ich o wiele więcej, czego dowodem może być nasza wystawa. Bardzo serdecznie zapraszamy do obejrzenia plansz. Zespół zabytkowy w Kordobie. Okres świetności Kordoby rozpoczął się w VIII wieku po zdobyciu miasta przez Maurów. Zbudowano wówczas około 300 meczetów, a także liczne pałace i budynki publiczne rywalizujące ze świetnością budowli w Konstantynopolu, Damaszku i Bagdadzie. W XIII wieku, za panowania Ferdynanda II Świętego, wewnątrz wielkiego meczetu Kordoby zbudowano katedrę. Zniesiono również nowe umocnienia obronne – Alcazar Królów Katolickich oraz wieżę-fortecę Calahorra. Zespół zabytkowy w Santiago de Compostela. Stanowi jeden z najpiękniejszych zespołów urbanistycznych na świecie z zabytkami romańskimi, gotyckimi i barokowymi. Najwspanialsze jego przykłady koncentrują się wokół grobu świętego Jakuba w katedrze, która wita przybyszów wspaniałym Portico de la Gloria, bramą chwały. Położone w północno-zachodniej Hiszpanii Santiago jest symbolem walki hiszpańskich chrześcijan z islamem. Miasto zniszczone przez muzułmanów w końcu X wieku zostało całkowicie odbudowane w następnym stuleciu. Zespół architektoniczny w Meridzie. Kolonia Augusta Emerita w Estamadurze, zalążek dzisiejszej Meridy, została założona przez Augusta w roku 25 przed naszą erą, w końcowej fazie kampanii hiszpańskiej i stała się stolicą Luzytanii. Wśród dobrze zachowanego zespołu miasta antycznego wyróżniają się m.in. szeroki most na Gwadianie, amfiteatr i teatr, hipodrom oraz unikalny system doprowadzania wody. Ich wybudowanie podniosło rangę miasta i dziś stanowi doskonały przykład stolicy prowincji rzymskiej w czasach cesarstwa i późniejszych. Zespół zabytkowy w Avilli wraz z kościołami Estramuros. Avila to rodzinne miasto świętej Teresy od Jezusa i miejsce pochówku wielkiego inkwizytora Torquemady. Założone w XI wieku, miało bronić terytorium Hiszpanii przed Maurami. Charakterystyczną średniowieczną surowość i czystość form podziwiać można m.in. w katedrze gotyckiej i murach obronnych, które wraz z 82 półokrągłymi basztami i 9 monumentalnymi bramami stanowią najwspanialszy tego typu zespół w Hiszpanii. Zespół zabytkowy w Segowii i akwedukt. Zbudowany prawdopodobnie około roku 50 naszej ery, akwedukt rzymski w Segowii to wyjątkowo dobrze zachowana, imponująca budowla o podwójnej kondygnacji arkad. Wtapia się we wspaniałe ramy historycznej Segowii, w której możemy podziwiać m.in. Alcazar, którego budowę rozpoczęto w XI wieku, oraz XIV-wieczną katedrę gotycką. Zabytkowe miasto Fuenca. Ta doskonale zachowana średniowieczna warownia została zbudowana przez Maurów w sercu kalifatu Kordoby. Po zdobyciu jej w XII wieku przez Kastylijczyków, Fuenca stała się miastem królewskim i biskupim. Do dziś z tamtego okresu zachowały się cenne zabytki, jak na przykład pierwsza w Hiszpanii katedra gotycka oraz słynne Casas Colgadas, domy wiszące na skalistych zboczach, górujących nad rzeką Huecar. Zespół zabytkowy w Toledo. Cudowne miasto o przeszło 2000-letniej historii. Znajdowało się pod panowaniem Rzymian, potem kolejno było stolicą Królestwa Wizygotów, twierdzą Emiratu Kordoby, przyczółkiem królestw chrześcijańskich walczących z Maurami
oraz w XVI wieku czasowo ośrodkiem najwyższej władzy królewskiej za panowania Karola V. W mieście znajdują się arcydzieła będące świadectwem obecności różnych cywilizacji i religii – judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Renesansowe zespoły zabytkowe Úbeda i Baeza. Tkanka miejska Úbedy i Baezy, miasteczek położonych na południu Hiszpanii, pochodzi zarówno z okresu muzułmańskiego IX wieku, jak i z czasów po rekonkwiście XIII wieku. Istotne zmiany nastąpiły w XVI wieku, kiedy miasta zostały przebudowane pod wpływem koncepcji wczesnego renesansu. Ta inicjatywa urbanistyczna była zgodna z wprowadzeniem do Hiszpanii włoskich idei humanistycznych. Wywarła ona również istotny wpływ na architekturę Ameryki Łacińskiej. Różnorodność biologiczna i kulturowa. Ibiza stanowi doskonały przykład wzajemnego oddziaływania ekosystemu morskiego i wyspiarskiego. Gęste łąki Posidonis, endemicznego gatunku traw morskich występujących jedynie w basenie Morza Śródziemnego, stanowią ostoją różnych form życia morskiego. Na Ibizie znajdują się liczne świadectwa bogatej historii wyspy. Stanowiska archeologiczne Sa Caleta, osada i Puig des Molins, cmentarz, świadczą o istotnej roli, jaką odgrywała wyspa w pradziejowej gospodarce regionów Morza Śródziemnego, a zwłaszcza w okresie fenicko-kartagińskim. Warowne górne miasto Alta Villa stanowi cenny przykład architektury wojskowej renesansu, która znacząco wpłynęła na rozwój fortyfikacji w osadach hiszpańskich Nowego Świata. Zespół zabytkowy w Cáceres. Na niepowtarzalną architekturę miasta niewątpliwy wpływ miały częste zawirowania dziejowe, zmieniający się władcy mauretańscy i chrześcijańscy, napływające bogactwa z Nowego Świata. Widać tu styl romański, wpływy islamu, gotyku z północnej Europy czy włoski renesans. Z okresu muzułmańskiego pozostało około 30 wież, z których najsłynniejszą jest Torre del Buhaco. Zespół zabytkowy w San Cristobal de la Laguna na Teneryfie. Miasto posiada dwa centra urbanistyczne – nieplanowo rozwijające się miasto górne oraz planowo zbudowane miasto dolne. To drugie powstało według wywodzącego się z zasad filozoficznych planu idealnego miasta terytorium, którego elementami są m.in. szerokie ulice i otwarte przestrzenie, przy których rozlokowane są piękne kościoły oraz budowle prywatne i publiczne. Zespół zabytkowy w Salamance. Obfituje we wspaniałe zabytki romańskie, gotyckie, mauretańskie, renesansowe i barokowe. Szczególnie imponujący jest otoczony ze wszystkich stron galeriami i arkadami główny plac miasta, Plaza Mayor. Miasto ma niezwykle barwną historię. W III wieku przed naszą erą zostało zdobyte przez Kartagińczyków, następnie kolejno przejmowali je Rzymianie, Wizygoci i Maurowie, pod panowaniem których pozostawało do XI wieku. Jednak Salamanka to przede wszystkim miasto uniwersyteckie. Tutejszy uniwersytet jest jednym z najstarszych i najważniejszych w Europie. Zespół archeologiczny Tarraco. Tarraco, obecna Tarragona, było głównym miastem administracyjnym i handlowym na terenie obecnej Hiszpanii w czasach rzymskich oraz ośrodkiem kultu cesarskiego dla wszystkich prowincji iberyjskich. Znajdowały się tu wspaniałe budowle, których fragmenty odsłaniały kolejne kampanie archeologiczne. Pomimo, że większość z nich zachowała się w stanie szczątkowym, a inne stanowią część późniejszych budowli, jednak i tak dają niepodważalne świadectwo potęgi i świetności dawnej stolicy prowincji rzymskiej. Uniwersytet i zabytkowa dzielnica w Alcalá de Henares. Pierwsze na świecie zaprojektowane i wybudowane według idealnego założenia urbanistycznego, tzw. modelu Civitas Dei, miasto Boga, miasto uniwersyteckie. Inicjatorem projektu był kardynał Jiménez de Cisneros na początku XVI wieku. Miasto stało się z czasem wzorem dla innych uniwersytetów w Europie oraz za sprawą hiszpańskich misjonarzy, również dla architektów w Ameryce. Z uwagi na warunki pandemiczne nie możemy Państwa zaprosić do środka do galerii. Jednak wszystkie plansze mogą Państwo obejrzeć w oknach. Są one wyeksponowane i aż do godziny 21 oświetlone. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na wystawę. Invitamos a la expansión. Hasta luego. Adiós. Hola.